Zachęcamy Was dzisiaj do naszego spotkania z tym, do czego nas zachęca Jezus Chrystus. Do kupienia pola, do nabycia najbardziej drogocennej perły. Wsłuchując się w to słowo, postawmy sobie pytanie, co dziś mam kupić, co mam sprzedać, aby posiąść Królestwo Niebieskie. Zachęcamy do słuchania. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina, 17. niedzielę w ciągu roku. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są w Polsce, którzy są za granicą, wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają. Czy są na wakacjach, czy są na misjach, czy po prostu mieszkają gdzieś tam daleko. A my dzisiaj gościmy księdza Macieja Warownego, który na co dzień mieszka we Francji, księdza Sławka Laskowskiego z Lublina, ksiądz Robert Muszyński, ksiądz Józio już niedługo wraca z Nowego Jorku, gdzie pracował, a my chcemy rozważać dzisiaj Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 44 do 52. Posłuchajmy tekstu. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem królestwa, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Więc mamy 13 rozdział Mateusza, który jest cały właśnie, Chrystus naucza w przypowieściach, ale te ostatnie trzy przypowieści są zasadniczo skierowane do uczniów, nie do wszystkich słuchających, ponieważ tak naprawdę trzeba nam tutaj podkreślić, że Jezusowi zależy na czynieniu uczniów. To jest cała Ewangelia jest formacją uczniów. Widzimy drogę, jaką oni przechodzą i tak naprawdę to oni są pierwszymi świadkami przemiany, która się dokonuje w życiu człowieka po spotkaniu z Chrystusem. I też uczą się tej rzeczy najważniejszej, cierpliwości, bo oni codziennie przebywali z Jezusem dzień w dzień, słuchając, widząc też Jego cuda, dzieląc z Nim trudy i radości, powiedzmy, życia codziennego. I zobaczcie, 3 lata trwała ta droga. To nas też od razu uczy tego, że wiary się nie zdobywa tak, kiedy człowiek przeczyta coś tam, że to jest formacja, czyli transformacja nawet egzystencji ludzkiej. Więc to jest jakoś ważne dla nas, że kiedy jest wielu, którzy słuchają, na przykład w parafiach, wielu ludzi przychodzi na Eucharystię. Teraz Światowe Dni Młodzieży, będzie mnóstwo spotkań i ogromne spotkanie z papieżem i tak dalej, ale żebyśmy nie zapomnieli, że oprócz tego nauczania takiego, nazwijmy, publicznego, potrzebna jest jednak formacja ku uczniostwu. Tak, i dlatego Jezus nas uczy tych fundamentalnych zasad pracy duszpasterskiej, tak nazwijmy takim naszym językiem, żeby mieć zawsze w parafii to grono uczniów. W jaki sposób będziemy to robili, jakie narzędzia, nazwijmy, do tego wykorzystamy, to już jest drugorzędne, ale ta idea powinna być w sercu każdego proboszcza. Ma być grono uczniów, czyli tych, którzy, tak jak dzisiaj widzimy, są rozumieją i są w stanie wchodzić w ślady Jezusa i pragną tego. I jeszcze stawiają pytania.
chcą służyć. Ponieważ tłumy się zmieniają, w tłumach jest ciągle, no, są ciągle nowe twarze, natomiast uczniowie są ciągle ci sami. Oni są tymi pierwszymi świadkami całości nauczania. I też nie zawsze wszyscy, czasami jest jeszcze w tym gronie 12 wybrane grono elitarne trzech uczniów, a formacja się dokonuje. Ale ja myślę, że ważne, żebyśmy się zatrzymali nad tymi trzema obrazami, które są niezmiernie ważne, ponieważ najpierw jest skarb. Królestwo podobne do skarbu. Od razu przychodzi na myśl bardzo proste zdanie. Gdzie jest twój skarb? Tam, gdzie moje serce. Tam, gdzie twoje serce. Ciekawa rzecz. Z czym się rano budzisz? Z jaką myślą? Gdzie jest twoje serce od samego poranka? Powiedz szczerze. Powiedz szczerze. No. Bo gdzie jest skarb? To jest pewne kryterium rozeznawania. My tak możemy, skarb, pięknie, Królestwo Boże. Ale Jezus mi mówi, chcesz znać swój skarb? Chcesz wiedzieć, kim jesteś? Słuchaj się to słowo. To jest ciekawa rzecz taka, jeśli chodzi o sytuację społeczno-kulturową. Mianowicie ten, kto pracował, wynajęty jako robotnik na cudzym polu, jeśli znalazł skarb... Nie miał do niego prawa. Dlatego, że praca plus wytwory tej pracy, a więc też odnalezienie skarbu, należały do właściciela, więc on ten skarb ukrył i według prawa rzymskiego, czy też prawdopodobnie prawa żydowskiego, jeśli go ukrył, zakończył pracę, dostał pieniądze, sprzedał wszystko, co miał, przyszedł, kupił to pole i wykopał, jeśli właściciel poprzedni nie wiedział o tym, skarb należał do niego. Dlaczego to jest takie ważne, nie? I dzisiaj to jest bardzo ważne, moi drodzy, bo Jezus mówi, że po prostu nie ma tutaj kompromisu. Albo jest tak i wszystko biorę i kupuję, albo nic. Bo to jest naprawdę skarb. To nie są jakieś rzeczy mądrościowe tam, że będę mądrzejszy od innych, bardziej jaśnie oświecony. Tu chodzi o to, co daje życie totalne. Skarb. Czyli coś, co... Na czym zawiśnie całe moje życie. To wszystko zmienia. Tak. Ten człowiek, odnajdując skarb, jest gotów poświęcić wszystko, co miał do tej pory, ponieważ wie, że jego życie będzie teraz totalnie inne, całkowicie się odmieni. I to jest bardzo, bardzo fajne. Skorzysta jakby z wytworów swojej, znaczy z owoców swojej pracy, odnalazł ten skarb i teraz wszystko, co ma, oddaje, sprzedaje, żeby pozyskać tę rolę i wydobyć ten skarb. Teraz jest pytanie... Sławek może więcej powiedzieć. Czy są tacy, którzy zostawiają jakby wszystko, sprzedają wszystko, co mają i... Klasyczna odpowiedź byłaby taka. No, zakonnicy, księża powiedzmy. Mhm. I wiecie, to co mnie dzisiaj uderza, że ja znam bardzo wielu świeckich i małżonków, nie tylko jakieś kobiety konsekrowane czy mężczyzn, którzy się określili jako celibatariusze, ale wiele rodzin, wiele małżeństw, które właśnie tak postąpiły i tak postępują, że są gotowi wszystko sprzedać, aby sprzedają wszystko. I sprzedają, aby pozyskać Jezusa Chrystusa. Skarb nad skarby, nie? Pozyskać życie od Jezusa Chrystusa, bo tu ten skarb znaczy On, Jezus, czyli to życie, które my nie możemy ani sobie wypracować, nawet będąc codziennie przy Jezusie Chrystusie, trzeba zaryzykować. Wszystko oddaję, aby mieć to, co jest absolutnie darem Pana Boga. I to ryzyko się bardzo opłaca. Jeszcze jedna rzecz, nie? Mianowicie bogaty młodzieniec, któremu Jezus mówi, chcesz mieć życie wieczne, i sprzedaj wszystko, co masz, i pójdź za mną. Rozdaj ubogim. Rozdaj ubogim. Jemu skarb przysłonił... Znaczy, bogactwo przysłoniło skarb. Tak, przysłoniło życie wieczne. Tak. Ja wam chcę przypomnieć, że to jest cel całej inicjacji chrześcijańskiej. Mieć życie wieczne. O co Kościół prosi? Czego chcesz od Kościoła? Chrzest. Nie, chcę wiary. Przepraszam, wiary, no. Przejdźmy do katechumenatu dorosłych. Wiary chcę. A po co chcesz wiary? Co ci wiara daje? Życie wieczne. I to jest ten dialog, do którego musimy nieustannie powracać, bo Ewangelie są w tym kluczu napisane. I to, co mówisz, jest fajne, bo to dzisiaj pytanie też jest, czy
czy chcesz życie wieczne? Tak. No to sprzedaj wszystko, co masz. Bo te fałszywe bogactwa, które mamy, nawet intelekt, wykształcenie, rodzina nawet, religijność nawet, jakaś pobożność, często jest bardzo fałszywa, bo w życiu okazuje się, że w ogóle to nie funkcjonuje. Kiedy przychodzą trudne doświadczenia, człowiek w ogóle nie korzysta z tych skarbów, bo to nie są skarby, okazuje się. Pójdźmy dalej. Perła. Perła w koronie. Pamiętacie taki film? Perła w koronie? Tak. Indie dla Królestwa Brytyjskiego. Natomiast perła w koronie. Mi to kojarzy się od razu, co jest w chrześcijańskiej koronie perłą. No. Krzyż. 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 To znaczy relacja miłości do Boga i do braci. I teraz ten, kto odkrył, że krzyż jest wezwanie do miłości i możliwość kochania, jest perłą. Ale ksiądz przesada. Ale ksiądz przesada. Ale czy my szukamy? Postawcie sobie pytanie, czy my naprawdę, chrześcijanie w parafiach, katolicy chodzący na mszę, czy my szukamy ciągle tego kochania więcej? Czy ja sobie stawiam pytanie, no jak kochać swoich bliskich, jak szanować przełożonego w pracy, niekoniecznie zawsze będąc mu posłusznym 100%, niekoniecznie się zgadzając z nim, ale kochać go. Dobrze. Poszukiwanie perły, tak, to jest poszukiwanie tego wymiaru podstawowego, gdzie wszyscy mówią o miłości, wszyscy chcą kochać. I okazuje się, że tylko jest możliwe wtedy, kiedy mam ten skarb. Dobra, ale, perłę, Jezusa, ale w pierwszej przypowieści był skarb, a w tej przypowieści jest kupiec. Tam chodziło o coś, o ten, coś, co jest drogocenne. Tu jest kupiec, który znalazł drogocenną perłę. Dokładnie. Bo się znał. Bo się znał, był kolekcjonerem i dlatego sprzedał wszystko. A więc chodzi o totalne zaangażowanie. Znalazłeś Królestwo Boże, znalazłeś Jezusa Chrystusa, musisz, jakby konsekwencją jest to, że wyrzekasz się wszystkiego ze względu na niego. Z tego, co powiedział Maciek, musisz, nie musisz. Pragniesz już. Tak? Masz wewnętrzną taką miłość od Jezusa, że ty już nie masz obiekcji do tego i wiesz, że to muszę uczynić ze względu na miłość do Niego. Bo żeby posiąść tą miłość całkowicie, muszę wyrzeć się wszystkiego, dobra, co do tej pory chciałem. Lecimy dalej. Ponieważ. Ja zacząłem, drugi rok kontynuuję echo pierwszego czytania. I niesamowicie jest to, jak te czytania są zestawione. My często pomijamy Stary Testament, ono świetnie wydobywa z Ewangelii pewne rzeczy, które nam mogą umknąć. Salomon. Młody Salomon, który jest świadom tego, jestem bardzo młody, nie umiem rządzić, i modli się o serce rozumne, aby sądzić lud i rozróżniać dobro i zło. Teraz popatrzcie, że ta przypowieść, możemy powiedzieć, skarb, perła, to jest to serce rozumne, dar Boga, niewykształcone, nieinteligentne, ale rozumne mądrością Boga, które jest w stanie, i tu mamy przypowieść o sieci, rozróżniać. A sobie takie pytanie postawiłem, nawet je napisałem w tym echu na tą pierwszą lekturę tej niedzieli. Jak wyglądała Salomonowa sieć do tego, żeby zagarnąć, a potem wiedzieć, że ta ryba się nadaje, jest dobra, a tą rybę trzeba odrzucić. Ona niczemu nie służy. To jest ten dar niesamowity, który już Stary Testament pokazuje, żebyśmy chcieli, szukali. Młody Salomon to jest ten król, który uczciwie mówi, nie umiem rządzić. Napatrzyłem się wiele na to, co ojciec robił, ale ja nie umiem. Boże, daj mi tę mądrość. Dobra, ale sieć... W ogóle morze w Starym Testamencie dla tamtych ludzi jest wrogiem. Wrogiem, ale też jest obrazem świata, a ryby są obrazem ludzi. I teraz czy właśnie narodów, nie? I teraz ta sieć zarzucana w morze i zbierająca ryby, to jest cała działalność karygmatyczna, ewangelizacyjna Kościoła, która zbiera te ryby dobre i złe, klucz, jak je rozróżnić. A więc ryby niejadalne, albo rytualne, rytualnie skażone, a więc te, które nie mają łusek. No i teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz, która mnie bardzo uderza. Mianowicie, jak będzie później
to rozdzielanie tych ryb dobrych i złych, uwaga, sieć oznacza Kościół, który zebrał ze wszystkich narodów świata ryby i teraz sąd, to rozdzielanie złych i dobrych dokonuje się wewnątrz Kościoła. Tam. A więc tych, którzy... Była perła, był skarb i co? Pozostali, jak mówi Księga Apokalipsy, ty bądź zimny albo gorący, jak jesteś letni, chcę się wypluć z moich ust, nie? I teraz pomyśl sobie, czyli chcesz, że te złe, chcesz powiedzieć, że te złe ryby to są ci, którzy nie uznali skarbu i tak. Odrzucili perłę. Tak. Najpierw. Pierwsza rzecz. Podstawowa rzecz. Więc mamy, zobacz, to co mówi Pan Jezus, nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, nie? Mówiliście, a chodziliśmy, chodziłeś po naszych ulicach i tak dalej, a mówię, nie znam Was, nie? To jest tutaj. I ostatnia rzecz, chociaż czas się nam skończył, ale ten uczony, zrozumieliście to wszystko? I ten uczony w piśmie, który jest podobny do Ojca, który ze skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Co to znaczy? No wiesz, na przykład, jeżeli masz tą funkcję przepowiadania we wspólnocie, to właśnie przepowiadasz tej mądrości, to co mówił też Maciej, że ze Starego Testamentu mamy tak samo piękne rzeczy, które wydobywamy i wszystko jest nawiązane do Jezusa Chrystusa, do tej nowości totalnej. To właśnie ciekawa rzecz, że... Wydaje się, że rzeczy stare to są, to jest obecność Królestwa Bożego, która zawsze była w Starym Testamencie, w Izraelu. To było oczekiwanie na Królestwo Boże, nie? I oni czekali, tylko że teraz jest nowa rzecz, mianowicie to Królestwo się pokazuje trochę inaczej niż oni czekali. Ukazuje się w Chrystusie. Czekanie. Papież Benedykt pisał, i to jest ważne, to Jezus Chrystus jest Królestwem Bożym. To jego obecność. I teraz możemy wrócić do tych przypowieści, że Królestwo Niebieskie podobne jest. Czym jest Królestwo Niebieskie? To jest Królestwo relacji, Królestwo obecności Boga. To nie jest struktura, to nie jest polityka, to nie jest terytorium, to jest obecność. I teraz jak w tej obecności odnaleźć sens mojej historii, żeby ta historia była historią zbawioną? Tą historią, którą czyni Chrystus dzisiaj, w której ja mogę powiedzieć, jestem bogaczem, bo mam skarb, mam perłę i znalazłem się w sieci jako dobra ryba. To co, tak zachęcamy naszych słuchaczy do tego, aby ruszyli w te poszukiwania w tą niedzielę, a znajdą, na pewno Duch Święty wam pozwoli znaleźć odpowiedź. Pozdrawiamy serdecznie ksiądz Sławek Laskowski, kłaniam się. Ksiądz Maciej Warowny Cześć, i ksiądz Robert Muszyński.